Program został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry kochani, Monik z podróży po Mazowszu. Jestem dzisiaj w stolicy Polski, w Warszawie, a jestem przed najwyższym budynkiem w naszym kraju, przed Pałacem Kultury i Nauki. Na 114 metrze jest piękny taras widokowy, na który się jedzie tylko 19 sekund, zaraz tam podjedziemy i zobaczycie ten piękny widok na panoramę całej Warszawy. Zapraszam, chodźmy! Komunikacja w Warszawie jest świetnie zorganizowana. Możemy poruszać się rowerami poprzez aplikację. Mamy dwie linie metra, mamy mnóstwo tramwajów i autobusów. Możemy jeździć starymi taksówkami, bryczką, wynająć skuter. A do Warszawy przyjedziecie albo samolotem, albo pociągiem, albo autokarami. A teraz zapraszam Was dalej po Warszawie, także chodźcie ze mną, wypożyczam rower. W Warszawie jest ponad 5000 rowerów miejskich do wypożyczenia. Warszawa, stolica Polski, ma bardzo dużo restauracji. Jest ich kilka tysięcy. Ja mam oczywiście kilka swoich ulubionych, ale dzisiaj zaproszę Was do mojej takiej preferowanej, która tutaj się mieści na Placu Teatralnym, blisko Teatru Wielkiego i Opery Narodowej. Tak też zapraszam Was, chodźcie ze mną, bo zobaczycie, jak pysznie sieje w Warszawie, a pokażę Wam kuchnię polską, tradycyjną, czyli naszą najlepszą. Chodźmy. Kochani, już jestem w środku, w tym pięknym, designerskim miejscu, które się nazywa Elixir. Jest ze mną Pan Piotr, który jest tutaj właścicielem. Podano mi ulubionego śledzia w szubie, jak dobrze pamiętam, i tatar. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panie Piotrze, te potrawy są przepięknie podawane. Są niesłychanie apetyczne. I są to polskie dania, tradycyjnej polskiej kuchni, ale podawane, jak już wspomniałem wcześniej, w sposób taki designerski. Tak, jest to specjalność restauracji Elixir w Domu Wódki. Prezentujemy dania kuchni polskiej, tradycyjnej kuchni polskiej, no oparte na tradycyjnych recepturach, na tradycyjnych składnikach, na produktach regionalnych, ale serwujemy tą kuchnię w sposób całkowicie nieoczywisty. No i popatrzcie, mili Państwo. Niby tradycyjny kotlet mielony, ale jakże o trzech różnych odsłonach. Panie Piotrze, i to jest ta słynna golonka dietetyczna dla kobiet z lodami chrzanowymi, z pianą z kapusty kiszonej. I sos spalonego masła, tak? Jest golonką fit, bez skóry, bez kości, bez tłuszczu. To jest samo mięsko z fantastycznymi dodatkami. Ona się rozpływa. To nie jest Pana pierwsza restauracja, bo już trzecia, prawda? To prawda, od kilkunastu lat zajmuję się prowadzeniem restauracji. W naszej grupie posiadamy restauracje z tradycyjną kuchnią polską, takie jak Folk Gospoda czy Oberża pod Czerwonym Wieprzem. Natomiast restauracja Elixir w Domu Wódki pokazuje również kuchnię polską, ale mottem restauracji jest kuchnia polska opowiedziana inaczej. Zaskakujemy formą podania, zaskakujemy również tym, że jesteśmy pierwszą nie tylko w Polsce, ale i na świecie restauracją, która całą kartę menu sparowała z naszym narodowym trunkiem, jakim jest wódka. Tradycja produkcji wódek na ziemiach polskich sięga XVI wieku. Dokumentujemy i pokazujemy te ponad 500 lat na produkcji wódki na ziemiach polskich w naszym Muzeum Wódki przy Placu Teatralnym w Warszawie. I
już jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Najlepiej tutaj pospacerować sobie, dojść do Starego Miasta. Zresztą ja też tam zaraz pójdę i zobaczymy Muzeum Warszawy. A tu za mną jest słynny hotel, w którym, uwaga, spał sam Johnny Depp, jak grał tutaj koncert z hollywoodzkimi wampirami. Oczywiście się z nim widziałam, co możecie zobaczyć u mnie na blogu www.moniktv.com i zobaczyć zdjęcie, które sama wykonałam Johnemu Deppowi. Teraz Was zapraszam krakowskim przedmieściem. Zobaczymy tutaj wszystkie zabytki. Chodźmy. Warszawa nie jest piękna, no jest przepiękna oczywiście. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu, właściwie już na Placu Zamkowym, gdzie kolumna Zygmunta III Wazy, władcy Polski, a za nami piękny zamek królewski, warszawski, taka budowla klasycystyczno-barokowa. Zapraszam na starówkę dalej w głąb na rynek. Chodźcie ze mną. 35 lat temu, we wrześniu 1980 roku, warszawska starówka trafiła na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako jedyny na świecie zrekonstruowany obiekt historyczny. Stało się tak w uznaniu dla determinacji, z jaką Polacy podjęli trud odbudowy zniszczonego przez Niemców miasta. Jesteśmy w Muzeum Warszawy. Ja to muzeum oczywiście znam, ale nasi telewidzowie jeszcze nie. Co tu należy zobaczyć? Co warto zobaczyć? Wiem, że jest tu 21 gabinetów. Co to takiego te gabinety, Kasiu? 21 gabinetów tematycznych, na przykład gabinet zegarów, gabinet detali. Dużo jest zegarów? Kilkadziesiąt. Gabinet detali architektonicznych. To są wyłowione z Wisły kawałki architektoniczne, dobrze? Tak, zostały wyłowione w 1906 roku. O, to bardzo dopiero stare. Natomiast są z XVII wieku. I świetnie są zachowane z tego, co widzę. Jakie są jeszcze gabinety? Gabinet brązów i medali, gabinet galanterii patriotycznej i gabinet relikwii. Jak długo się zwiedza całe to muzeum? Och, można zwiedzać nawet 2 dni, dlatego bilet ważny jest 2 dni. Również dlatego, że ekspozycja jest zorganizowana w 11 kamienicach. Czyli Muzeum Warszawy obejmuje całą stronę Dekarta. A najwyżej jak się mieści, jaki gabinet? Najwyżej mieści się punkt widokowy. Możemy zrobić sobie przepiękne panoramiczne zdjęcia albo selfie. Muzeum Warszawy wydaje również książki. Tu są książki, na przykład Rzeczy Warszawskie z dreszczem, albo o! Dorota wróciła już z Kajtkiem. Kajtek, jesteś spragniony? Na pewno. Oczywiście, że tak. Witaj, Dorota. Dorota Zbinkowska, kochani, wróciła ze spacerku ze swoim pieskiem. Jest dyrektorką MROT-u, czyli rozwin tą nazwę, proszę. Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. O, Kajtek pije wodę. Ty, Dorotko, adoptowałaś Kajtka. Tak. I myślę, że na mnie już też jest to pora. Opowiedz, jak to jest z adoptowanym pieskiem w Warszawie. Mieszkał wcześniej na Paluchu. Mieszkał tam 5 lat, o 5 lat za długo, a już prawie 4 lata mieszka ze mną. Także kochani, przy okazji adoptujmy psy i koty, bo wszyscy potrzebujemy miłości. Także pamiętajmy o tym. Ja w ramach miłości i przyjaźni tu mam dla Was takie małe prezenty ekologiczne. Także do herbaty po cytrynce. Zdrowie, zima nadchodzi, zdrowie jest ważne. Moja babcia kiedyś takie robiła, dokładnie takie samo. Dorota przyniosła tutaj modę na Mazowsze. Moda na Mazowsze w takiej formie jest dostępna w punktach informacji turystycznej i wśród organizacji, które współpracują z MROT-em. Mniej więcej 500 imprez jest robionych co miesiąc na Mazowszu. Ja nie wiem, czy jestem w stanie być na wszystkich, na pewno nie. Na pewno nie, szczególnie, że drugie tyle jest w Warszawie, dlatego to nazywamy 500 plus 500. I dotychczas nie było chyba takiego miejsca jednego, żeby móc mieć dostęp do informacji o wszystkich tych imprezach. Gdzie się o nich dowiemy? Na naszych stronach internetowych. Właśnie. Mazowsze Travel. Korzystamy z aplikacji Co i Gdzie, ale wyjęliśmy tylko te wydarzenia, które dotyczą Mazowsza i Warszawy. Muzeum Warszawy wydaje plany Warszawy. Jest to seria, na razie mamy 4. Pozwolę sobie przekazać dla naszych widzów w prezencie. Świetnie. Już zazdroszczę zwycięzcy. Co tu jeszcze mamy? Rzeczy warszawskie z dreszczem. To jest zbiór opowiadań zainspirowanych rzeczami naszej wystawy. Tutaj mam jeszcze świetną książkę Szaman z rzeki, opowieści wiślane pana Andrzeja Stańskiego, także to też możecie wygrać, polecam. Dorotko, my zaraz pójdziemy na spacer po twojej rodzinnej Pradze. Coś o Pradze? Praga jest w ogóle najfajniejszą częścią tego miasta, moim zdaniem.
nie no mogę tak, powiedzieć inaczej. Tak, jestem Prażanką. Ja bardzo dziękuję za spotkanie, za zaproszenie do muzeum. Idziemy teraz na punkt widokowy. Dziękuję bardzo paniom za spotkanie. Pyzy, gorące pyzy! Kochani, jestem na Pradze, jestem na bazarze Ruszyckiego. Zapraszam na pyzy, na oranżadę i na flaki. Monik z podróży na Mazowszu. Zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, że Wisła, nad którą jesteśmy, to jedyna taka dzika rzeka położona w centrum europejskiej stolicy. To, co jest w niej najbardziej niezwykłe, to fakt, że z jednej strony ma stare miasto i piękne, zurbanizowane bulwary spacerowe, a po drugiej, praskiej stronie jest zielona, zadrzewiona z szerokimi, piaszczystymi plażami. Po Wiśle można pływać kilkudziesięcioma statkami, gondolami czy drewnianymi szkutami zrekonstruowanymi według starych, XIX-wiecznych wzorów. Chodźcie ze mną, zobaczycie stary, piękny park. Chodźcie. Jestem już w pięknym parku w Łazienkach Królewskich. Jest ze mną pan Michał Kowalski, który jest tutaj i edukatorem, i przewodnikiem, można powiedzieć, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Proszę mi opowiedzieć, ile to jest obiektów. Wiem, że 76 hektarów. Mamy tutaj 5 obiektów muzealnych. Podstawowym jest oczywiście Pałac na Wyspie, który jest główną starą letnią siedzibą króla Stanisława Augusta. Poza tym mamy starą oranżerię z miejsc, które zwiedzamy. Pałac Myślewicki, który należał do księcia Józefa Poniatowskiego. Biały Domek, który był domem gościnnym, a obecnie przechodzi renowację. Łazienki są chyba najpopularniejszym miejscem docelowym wśród warszawiaków, jeśli chodzi o przychodzenie. Tylko dla czystego relaksu. Rocznie od 2 do 3 milionów ludzi odwiedza sam park. Proszę mi powiedzieć, jakie koncerty były w tym roku na przykład? Znaczy, jeśli chodzi o koncerty, no to te, które przyciągają największą uwagę, no, to koncerty chopinowskie. Opowiedz mi coś, proszę, o oranżerii. Pierwsza oranżeria wybudowana tutaj w Łazienkach jest bardzo wyjątkowym budynkiem. Przede wszystkim z jednego powodu. Ponieważ w jednym ze skrzydeł starej oranżerii znajduje się jedyny w Polsce, jeden z nielicznych oryginalnych dworskich teatrów drewnianych, XVIII-wiecznych. W tym roku teatr ten skończył równo 230 lat i powiem szczerze, że nie każdy, nawet niezły jubilat. Jak najbardziej, nie każdy, nawet warszawiak orientuje się, że mamy taką perełkę, która nigdy nie została zniszczona, właściwie w sercu stolicy. Król Stanisław August był nośnikiem teatru. W pewnym momencie w Łazienkach miał aż 3 teatry. O. Teatr mały w miejscu dzisiejszej kawiarni, teatr w starej oranżerii, do dzisiaj istniejący, i oczywiście ostatni, największy teatr pod gołym niebem. Tak. Amfiteatr, tak zwany. Amfiteatr, w którym odbywają się do dzisiaj i przedstawienia, tak, i koncerty. Od 1791 roku. To jest nieprawdopodobne. To, co wyróżnia amfiteatr w Łazienkowskiej, że scena jest na sztucznej wyspie i oddzielona jest kanałkiem wodnym od widowni po prostu. A w tym kanale pływają ryby. Tak, pływają w ryby. Co ciekawego, w czasach stanisławowskich, kiedy amfiteatr został otwarty, wystawiony był balet Kleopatra i w tym kanałku, który oddziela właśnie scenę od widowni, była rozgrywana inscenizacja bitwy morskiej. O! Więc jakby kanałek był jak najbardziej wykorzystywany. Wykorzystywany jako rekwizyt, jak można rekwizyt, było użyć, tak, jako scenografia. Do zobaczenia, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam, pa, pa! W Warszawie dla naszych gości mamy do dyspozycji ponad 100 muzeów, ponad 40 teatrów, ponad 4000 restauracji. Parków w granicach miasta mamy 79 sztuk. Mamy też bogatą ofertę klubów, koncertów, festiwali, wydarzeń artystycznych. Także przyjeżdżajcie do naszej pięknej Warszawy.
Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.